wizję głosisz. Świecisz bluzem, pewnie nie masz co na siebie włożyć. Cały tydzień kurier wnosił nowe paczki. Odkażała się hurtowo obok wycieraczki. Na internetowo zamówione fancy szmatki. No słuchajcie, co za koncert, co za w ogóle techniczna fobia. Zdecydowaliście się na połączenie dwóch bazujących na naturalności i ekspresji gatunków muzycznych i powstał kaszel. Wyczytałeś to pytanie? No wyczytałem to pytanie. Przygotowałeś to wcześniej, czy ktoś ci napisał? To jest bardzo długa droga i bardzo skomplikowana. Skomplikowany proces twórczy tutaj miał miejsce, jeżeli chodzi o to pytanie. Natomiast to nie ty robisz mi, tylko ja powiem. Okej, przepraszam, no może jeszcze raz zacząć od czego nauczyliście się nawzajem o muzyce, w sztuce, poznając nowe dla siebie rejony tak naprawdę? Wiesz co, no tak naprawdę to nie jest znowu tak, że one są takie bardzo nowe, bo to, że chłopaki wcześniej nie nagrywali, czy tam nie robili płyty z jakimś raperem, nie znaczy, że nie znają hip-hopu i nie słuchali. I to, że to jest moja pierwsza płyta z grubym wpierdolem gitarowym, nie znaczy, że nie słuchałem Rage'ów, czy Body Count'a, czy innych rzeczy wcześniej. Także generalnie nauczyliśmy się sobą pracować, szybko się polubiliśmy, dobrze nam się pracuje, dobrze nam wychodzi, ale tak samo tych gatunków muzycznych nie to, że my sobie wykminiliśmy, które bazują na naturalności, tylko to jest po prostu nasze naturalne środowisko. Ich naturalnym środowiskiem jest narabianka muzyczna, moim jest rap. Ja wiedz, że jeśli nie rozumiesz mego zachowania, mówisz za nas dwoje, nie mam nic już do dodania. Nie! Powiedzieliście w jednym z wywiadów, że chociaż jesteście muzykami wielu projektów, to Kaszel opowiada o czymś innym i innymi środkami. To o czym opowiada Kaszel? Wiesz co, to nie jest tak, że opowiada o czymś zupełnie innym. To możliwe, że jest jakaś parafraza moich słów. Mhm. To, co miałem na myśli, to jest to, że pisząc swoje numery do Abradaba, czy do Arkanoida, czy do Kalibra, czy do innych projektów hip-hopowych, mam świadomość, że trafiam do odbiorców, którzy mnie znają. Wiedzą, kim jestem. Jak o czymś nawinę, to będą potrafili się odnaleźć, w jakim to jest kontekście, skąd to się wzięło. Tutaj podejrzewałem, że będziemy trafiać do zupełnie nowych ludzi, którzy powiedzą, a kto to jest, a tak, rozumiesz, nie są koniecznie odbiorcami hip-hopu, więc starałem się, żeby te rzeczy były bardziej uniwersalne. A określacie siebie mianem takiej trochę super grupy? Jeszcze nie czujemy chyba tego zupełnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek to poczujemy super grupy. Nie wiem, co znaczy super grupa. Wytwórnia nasza próbowała używać takich słów. Ja nie przepadam za takimi górnolotnymi w ogóle rzeczami. Super grupa, tego by się wypierdalają. Jesteśmy bandem, który lubi po prostu łomatać dobrą muzę i wiesz, lubimy bliskość publiczności. Jakie emocje miał wzbudzać Kaszel i czy takie właśnie wzbudza? Generalnie na tej płycie, oprócz tam chyba dwóch czy trzech numerów, to większość to są jednak szybkie tempa i porządny łomot, dużo energii, więc no, o to nam też chodziło. No, chcieliśmy, żeby to się dobrze grało na koncertach. Chcieliśmy też, żeby ludzie, którzy siedzieli dwa lata w domu, nie wiedzą, co się będzie działo, jakieś covidy, jakieś cuda, siedzisz, żeby w końcu jak pójdą na koncert, to nie mieli tralalala, usiądę na krzesełku i wam to śpiewam ładnie, tylko po prostu, żeby mieli ten łomot, wiesz, katarzis, wypuszczenie energii i tak dalej. No. Słuchajcie, tendencyjnie, no, jak się czujecie w Krakowie? Dobrze. Dobrze. U siebie. Jak u siebie? 20 lat tu mieszkam, także czuję się spoko. Pierwszy koncert zagrałem pod Jaszczurami. O. Wow. Byłem w stanie, że nie pamiętam. ale czułem się świetnie, a dzisiaj lepiej się czuję nawet. No. Lepiej się czuję. Na koniec tylko powiedzcie mi, co w was wzbudza gęsią skórkę? Wiesz, to są takie momenty bardzo osobiste. Ale też się czasami zdarzają na scenie. No, czasem dobry tekst, który trafia, nie? Idą ciary. Nie, ale czasami mówisz o tym, że wiesz, że czasami gra się tak koncert, tak się układają dźwięki, że tak się, wiesz, porozumiewamy pomiędzy dźwiękami na scenie, że idą te gęsie, wiesz, jest ta gęsia skórka.